mama i syn. Mama, która oddała dużą część siebie swojemu synowi, ale jest też tata, który też oddał dużą część siebie, bo Piotrek jest po dwóch przeszczepach wątroby. Tak, dwóch. Dostałeś jedną część od taty najpierw, a potem jedną część od mamy. Od mamy, tak. Myślę, że to będzie takie pytanie retoryczne do mamy, czy trudno się było zdecydować. Pewnie nie było w ogóle pół takiej wątpliwości. Nie, Piotrka historia jest taka, że rzeczywiście były potrzebne dwa przeszczepy, ponieważ po pierwszym przeszczepie niestety wątroba przestała działać i trzeba było kolejnego przeszczepu. Decyzja żadną miarą nie była dla mnie trudna. Ja byłam od razu zdecydowana, natomiast pierwszy przeszczep nie mógł być jakby, ja nie mogłam być dawcą z tego względu. Bo między wami nie było zgodności, prawda? Że nie mieliśmy zgodności, tak. Ale za drugim razem czas nas gonił i już ta zgodność jakby nie była na pierwszym miejscu, tylko trzeba było się zdecydować też i na moją wątrobę. No bo byli brani pod uwagę inni ludzie, ale wszyscy zostali wykluczeni, więc dlatego później pozostało wysłane pytanie do mamy. Dobra informacja jest taka, że pomimo braku zgodności płat wątroby się przyjął. I pracuje do dziś. Pracuje. Pracuje dalej. Już od 7 lat, ja dobrze liczę, 2015? 7, tak. Minęło w lipcu. A to szczęśliwa siódemka. Wiem, że się trochę bałeś tej siódemki. Bałem się, owszem, bo po 7 latach właśnie wysiadła wątroba pierwsza. I teraz właśnie mijało 7 lat. To tak człowiek w głowie sobie tworzy różne scenariusze, może nie najlepsze. To teraz musisz sobie przyjąć, że siódemka będzie dla ciebie zawsze Piotrek szczęśliwa, tak, po prostu. Siódemka będzie szczęśliwa. Moja siostra jest 7 lat ode mnie młodsza. Także... I to też jest dowód na to, że siódemka musi być szczęśliwa w takim razie w waszym życiu. Jak wspominacie ten wasz wspólny, że tak powiem, przeszczep, czyli ten rok 2015? Rozumiem, że tutaj była duża też presja czasu, tak jak powiedziałam. Prawda? Tak, bardzo duża presja była, bo jak ogółem to jest tak, że jak wątroba wysiada, to podnosi się wskaźnik bilirubiny. Odpowiada on za kolor pomarańczowy. A czy gdy jest jej dużo, to po prostu jest się coraz bardziej pomarańczowym. I ja już miałem około 40, więc naprawdę było źle. Ja mogę powiedzieć nawet, że do tego stopnia było źle, że ja później nie chciałam nosić żółtych koszulek, bo ci się ani pomarańczowych. To tak, to mi się tak już źle robiło. No a presja była, no bo to praktycznie w miesiąc się stało, w czerwcu gdzieś na początku trafiliśmy do szpitala, a 3 lipca już był przeszczep, więc wszystko naprawdę bardzo szybko się podziało. No, strach był, że Piotrek zapadnie w śpiączkę, poza tym już był dosyć taki świadomy, bo miał 15 lat, więc nie dało się ukryć ani go oszukać, że się źle dzieje. Zresztą się bardzo źle czuł i był tego świadomy, że to może być bardzo trudna operacja. Tej pierwszej aż tak nie pamiętał. Więc chyba było trochę łatwiej, jak był młodszy, a teraz nie? Wejdę ci w słowo, bo ja osobiście, no wiadomo, szpital wiąże się z długim leżeniem i w ogóle z chorobą i w ogóle same, może nie same, ale większość jest emocji negatywnych. Zwłaszcza, że ty masz duże doświadczenie ze szpitalami, prawda? Dokładnie, a pamiętam ten dzień, w którym pojechałem do szpitala i mówię, naprawdę źle się czułem, byłem taki apatyczny, nie kontaktowałem i to były takie słowa, że rodzice mówią, że chyba trzeba jechać do szpitala, a ja mówię, no jak mus, to mus. I to było naprawdę, że skoro ja już to rozumiem, to tak, źle się dzieje. Z reguły odciągał zawsze pobyty w szpitalach, jak tylko się dało, więc wolałby zostać w domu, a tym razem już tak czuł, jakby no jednak było to konieczne. Tak jak powiedzieliście, bardzo szybkie tempo, bo nawet na przeszczepy rodzinne w Polsce niestety trzeba czekać często dłużej niż ten miesiąc, o którym powiedzieliście. Nawet jeżeli tutaj czas gra ważną rolę, to są procedury, których obejść się nie da. W Polsce dosyć restrykcyjne. Tak, no akurat kwalifikacja do przeszczepu, jeśli chodzi o Piotrka, przeszła dosyć tak błyskawicznie, no bo już leżeliśmy w szpitalu i wszystkie te konsultacje przebrnęliśmy w miarę szybko, aczkolwiek to też jest tak, że jeżeli jest pilny przeszczep, to te procedury są też szybsze i jest taka możliwość, że
pacjent będzie szybko zakwalifikowany do przeszczepu. Zawsze jednak brany jest pod uwagę jeszcze dawca zmarły. Gdyby taki się pojawił, to w pierwszej kolejności byłby przeszczep pewnie od dawcy zmarłego. Ja, odkąd Piotrek choruje, noszę oświadczenie woli i cała rodzina jest poinformowana, że jakby tylko trzeba było, to moje narządy są do rozebrania i do oddania dla kogokolwiek, kto tylko będzie tego potrzebował. Więc ten temat jakby poruszamy też u nas w rodzinie. A no, jeśli chodzi o nas, no to no, nie było już po prostu czasu. Jeśli tylko stan zdrowia się pogarszał, no to ja w zasadzie byłam kwalifikowana w ciągu chyba 2 dni i decyzja zapadła takiego awaryjnego dawcy, żebym to była ja, tym bardziej, że Piotrek już miał 15 lat, już przeszczepów rodzinnych w zasadzie się nie wykonuje. Tylko tyle jeszcze tak jakby wpłynęło na decyzję, że on był dosyć niewielki, niewielkiego wzrostu i niewielkiej wagi. No i moja wątroba jeszcze tak była na tyle duża, żeby pobrać ten fragment i żeby uratował Piotrka. Także to wszystko tak zagrało, chyba to cud Boży i palec Boży, że nam się to wszystko udało. Też powiedzieliście, że w rodzinie wszyscy wiedzą, przekonujecie do oświadczeń woli, to jest coś, do czego my też was przekonujemy od 21 edycji biegu po nowe życie. Czy jest tak, że to jest temat, który gdzieś tam wraca też w waszym otoczeniu, wśród waszych znajomych, właśnie ze względu przez twoją, Piotrek, historię, że ludzie się trochę może zaczęli interesować tym, że transplantacja, przeszczep, właśnie rodzinny przeszczep? Myślę, że tak, bo ludzie sporo nie wiedzą, są właśnie nieuświadomieni, bo jak chodziłem do liceum, na przykład moja wychowawczyni, pojawiłem się w szkole i ona się tak pyta, czy już jest dobrze i czy jest taki termin, czy jest taka w ogóle, no, można tak nazwać, że wątroba się już przyjęła i już nic się z nią złego nie stanie. No, nie ma takiego terminu. Zawsze może się coś wydarzyć, czy po 2, czy po 7, czy po 20 latach. Zawsze się może coś wydarzyć. To nie ma reguły. Więc ludzie tak po prostu nie wiedzą. Tak, ludziom tak się wydaje, że już po przeszczepie to już jest tak jakby wymieniony narząd i już wszystko działa sprawnie, elegancko. Nie mają świadomości, że to trzeba brać leki do końca życia, że jest obniżona odporność, że nie można, że tak powiem, narażać tych osób na właśnie wirusy, na choroby, na przeziębienia, że trzeba być takim ostrożnym przy tych osobach. Tak jakby temat trzeba jakby poruszać i uświadamiać. My na pewno jesteśmy takimi ambasadorami w naszych środowiskach. Na pewno nie chcemy zamęczać ludzi wokół nas naszą historią, ale no jest też w tym coś wyjątkowego z tego względu, że Piotrek jest też żywiony pozajelitowo i tak naprawdę jego przeszczep był pierwszy u osoby, która jest na żywieniu pozajelitowym przed nami. Nie było takich pacjentów, którzy są właśnie w ten sposób odżywiani i była konieczność u nich przeszczepu wątroby. Po nas już się pojawiło parę osób, ale przed nami chyba nie. Ale tak samo było, że drugi przeszczep wątroby, też byłem pierwszy. Też drugi z żywieniem pozajelitowym, jakby drugi przeszczep tak. Z kolei. Mhm. Także w tym też był strach tej retransplantacji i lekarze mieli obawy i my, i nie mieliśmy też takiego doświadczenia, żeby spotkać kogoś, kto już to przechodził i mógłby nas troszeczkę uspokoić w jakiś sposób, bo tak pacjenci między sobą się tymi historiami czasami dzielą i tak służą i są dla siebie wsparciem, a no tak nie bardzo mieliśmy, ale my staramy się tym wsparciem być dla innych, więc miejmy nadzieję, że po to to było. Właśnie, teraz jeżeli ktoś nas ogląda i właśnie boryka się na przykład z taką sytuacją, to jesteście świetnym adresem, do którego można podejść i posłuchać. Czy twoje zainteresowanie pielęgniarstwem i takie plany związane z tym, żeby to robić w przyszłości, no myślę, że się trochę wiążą z tą szpitalną historią. Tak. Wiążą się, ponieważ no ja, jak to mówię, jestem przesiąknięty na wskroś szpitalem, więc jakoś po prostu, no to jest moje marzenie, żeby po prostu pracować jako pielęgniarz. Wydawałoby się, że to mogłoby działać w drugą stronę, że chciałbyś uciec jak najdalej odetchać, od szpitala. Prawda? Ale nie, jakoś no tyle tam lat spędziłem i tyle tam czasu, że no jakoś zaczęło mnie bardzo interesować. Owszem, był moment, do którego momentu
że nie, tylko... Absolutnie, nigdy tylko, więcej szpitala. Tylko tak, tylko kontrola, nawet nie bierzemy żadnych ciuchów, żeby przypadkiem nas nie zostawili na oddziale. A później jakoś to przeskoczyło i po prostu zacząłem to po prostu lubić. Też myślę sobie, że to by było w twoim wydaniu taka ogromna wartość dodana, że byłeś po tej drugiej stronie, więc jakby empatia do pacjentów, podejrzewam, tutaj grałaby dużą rolę i by było jej wiele. Myślę, że tak, że na pewno będzie dobrze. Nie ma sytuacji bez wyjścia, prawda? No takie przykładowe mówię, ale no myślę, że tak, zgadzam się.